Przyszli do nas do domu. Mówiłam nie, nie i nie. A oni na to, musisz dać się podwiązać. Troje wystarczy. Miliard w roku 1800, 6 w 2000, 7 w 2012. Jeszcze nigdy liczba ludzi na świecie nie rosła tak gwałtownie jak w ciągu ostatniego wieku. Czy zagraża nam bomba demograficzna? Eksperci uważają przeludnienie za największe po wojnie atomowej niebezpieczeństwo naszych czasów. Jeden z przywódców ONZ powiedział nawet, że koniec końców łono kobiety może się okazać groźniejsze od bomby. Czyżby miał rację Maltes, który w XVIII wieku ostrzegał, że populacja rośnie o wiele szybciej niż zasoby Ziemi? Głód, konflikty, katastrofy ekologiczne, masowe migracje, brak stabilizacji. Czy ludzkość zmierza do zagłady? O nic mnie nie pytali. Zawlekli mnie jak zwierzę do sali operacyjnej. Dlaczego rozcięliście mi brzuch? Powiedzieli, zadbaliśmy o ciebie, żebyś już nigdy więcej nie miała dzieci. Na Zachodzie kobiety wywalczyły sobie prawo do planowania rodziny i antykoncepcji, do decydowania o donoszeniu lub przerwaniu ciąży, do dysponowania swoim ciałem. W krajach trzeciego świata, wobec groźby przeludnienia, głodu i nędzy, planowanie rodziny stało się też koniecznością. I warunkiem otrzymania międzynarodowej pomocy ekonomicznej. Do zalecanych metod kontroli urodzeń należały wkładki domaciczne oraz sterylizacja chirurgiczna. W Indiach, Chinach, Bangladeszu zabiegi sterylizacji kobiet i mężczyzn wykonywano masowo. W imię ograniczenia tempa przyrostu naturalnego. Dochodziło przy tym do nadużyć, które wyszły na jaw. Mimo to całkiem niedawno przeprowadzono kolejną masową i oficjalną kampanię sterylizacyjną. Tym razem w Peru. Jak i dlaczego można było okaleczyć tysiące kobiet wbrew ich woli? Ich głosy po dziś dzień pozostają bez odzewu, jeśli nie liczyć wypadków instrumentalnego posługiwania się nimi przez przeciwników antykoncepcji. Los tych kobiet jest historią walki o kontrolę nad kobiecym łonem, prowadzonej w Peru przy udziale całego świata. Realizacja. Zniewolone łono. Wszystko zaczęło się w roku 1995 w Pekinie, na Światowej Konferencji ONZ w sprawie kobiet. Mówiono tam o planowaniu rodziny, edukacji seksualnej i opiece ginekologicznej,
Podkreślano prawo wszystkich kobiet do decydowania o swoim życiu seksualnym i macierzyństwie. To 189 państw zobowiązało się do przestrzegania tych praw, uznając emancypację kobiet za warunek rozwoju i postępu. Protokół wymaga, by prezydentowi towarzyszyła eskorta. Wśród przywódców państw obecny był tylko jeden mężczyzna, Alberto Fujimori, prezydent Peru. Mój rząd postanowił wdrożyć, jako nierozdzielną część polityki rozwoju społecznego i walki z ubóstwem, całościową strategię planowania rodziny. Program ten po raz pierwszy w historii naszego kraju otwarcie stawi czoło brakom w zakresie informacji i opieki, by kobiety mogły decydować o swoim życiu, ciesząc się pełną autonomią i wolnością. Oświadczenie prezydenta niosło obietnicę zmian w jednym z najbardziej konserwatywnych państw Ameryki Łacińskiej. W połowie lat 90. liczy ono 26 milionów obywateli. Połowa z nich żyje w ubóstwie lub skrajnym ubóstwie. Ludzie ci od pokoleń zamieszkują odizolowane wioski w amazońskiej dżungli i w górach. Zajmują się uprawą ziemi na własne potrzeby. Nie mają dostępu do szkolnictwa ani opieki zdrowotnej. Są potomkami Inków. Wielu z nich posługuje się wyłącznie językiem Kechua. W hierarchii silnie podzielonego pod względem rasowym społeczeństwa zajmują najniższą pozycję. Mają też najliczniejsze rodziny, przeciętnie 5 lub 6 dzieci. Tu, gdzie nieznane są ubezpieczenia i emerytury, mówi się, że dziecko to jedna gęba do wyżywienia, ale dwie ręce do pracy więcej. Ogólnokrajowe badania wykazały, że ideałem kobiet w Peru, zarówno bogatych jak i biednych, mieszkanek miast i wsi, analfabetek i wykształconych, jest dzietność rzędu 2,2 dziecka na rodzinę. Co w takim razie powinno zrobić państwo? Powinno udostępnić kobietom środki, które umożliwią im realizację tych marzeń. Początkowo dostęp do antykoncepcji był elementem walki z ubóstwem. Nie tyle prawem kobiet, ile metodą osiągnięcia celu. Prezydent Fujimori wraz z ministrami uważał, że z taką liczbą ludzi biednych państwo nie może się rozwijać. Strategia ta odwołuje się do teorii Maltesa. Prawo do planowania rodziny zmienia się w obowiązek. Spotyka się to z przychylną reakcją partnerów zagranicznych. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych stawia Peru za wzór do naśladowania. Jak w wielu państwach Ameryki Łacińskiej, większość, bo 70% ludności Peru, żyje w miastach, do których wciąż napływają mieszkańcy wsi. Uciekając przed biedą, znajdują schronienie w prowizorycznych osiedlach wokół Limy. Przy braku środków i miejsca do życia, duża rodzina staje się luksusem albo przekleństwem. Rodzice chcieliby zwykle dwoje lub troje dzieci. Ale mniej niż połowa peruwiańskich par stosuje nowoczesną antykoncepcję.
Wśród ubogiej ludności odsetek ten jest jeszcze niższy. Rząd peruwiański zapowiedział jednak upowszechnienie w całym kraju metod planowania rodziny. Bank Światowy popiera tę politykę. O jego pomoc w wychodzeniu z ubóstwa i zacofania Alberto Fujimori zabiegał od czasu wygranych wyborów prezydenckich w roku 90. Nadrzędnym celem było włączenie Peru do gospodarki światowej. Nie należało to do łatwych zadań z powodu sytuacji ekonomicznej, izolacji oraz zadłużenia na rzecz Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Bank zawsze przestrzegał zasady, by nie udzielać pożyczek państwom, które zalegają ze spłatami zobowiązań wobec instytucji międzynarodowych. Generalnie należało zacząć uwalniać rynki towarów, pracy i kapitałów, decentralizować gospodarkę oraz prywatyzować przedsiębiorstwa państwowe, sprzedając je. Takie były ogólne wytyczne i bez większych trudności osiągnęliśmy kompromis. A gdy rząd Peru zaczął wprowadzać reformy, okazało się, że ich wyniki i tempo przewyższają dyrektywy Banku Światowego. Na skutki radykalnej liberalizacji gospodarki nie trzeba było długo czekać. Następuje wzrost gospodarczy, zahamowanie hiperinflacji i zmniejszenie długu zagranicznego. Koszty społeczne są jednak wysokie. Drastycznie rosną ceny, zwłaszcza artykułów pierwszej potrzeby, w tym paliw. Przy jednoczesnej obniżce płac pogłębia się ubóstwo. Takie skutki uboczne zazwyczaj towarzyszą szokowej reformie ekonomicznej. Bank Światowy może im zapobiegać, a przynajmniej je łagodzić, dzięki specjalnym programom pomocy, udzielane jednak pod pewnymi warunkami. W swojej długiej historii Bank Światowy nie tylko wspierał programy planowania rodziny, ale w gruncie rzeczy wymagał, by państwa otrzymujące pożyczkę kontrolowały wzrost populacji. W latach 70., 80. i 90. XX wieku bank uzależniał czasem przyznanie pomocy od wdrożenia przez ubiegające się o nią państwo programu kontroli urodzeń. Przed przymusem ograniczenia przyrostu naturalnego stanęły Indie, Indonezja i Bangladesz. W latach 80. przyszła kolej na państwa afrykańskie – Senegal, Niger, Kongo i Kenię. Bank Światowy popiera też politykę jednego dziecka w Chinach. Zmniejszenie liczby urodzeń przedstawia się jako konieczny warunek walki z ubóstwem, nie zaś jej oczywistą konsekwencję. Rząd peruwiański także opracowuje program demograficzny. Program drastyczny. Zgodnie z jego założeniem, średnia liczba dzieci w peruwiańskiej rodzinie spadnie z 3,4 w roku 95 do 2,5 w roku 2000. Bank Światowy plan zatwierdza i przyznaje 150 milionów dolarów pożyczki na rozwój. Pożyczka miała wesprzeć wysiłki państwa w dziedzinie demografii i kontroli urodzeń.
Celem polityki rodzinnej Peru było zmniejszenie współczynnika płodności, co stanowi ważny element walki z ubóstwem. Przyznanie kobiecie prawa do kontrolowania swojej płodności jest postępowe. Powinna mieć dzieci, które chce, i nie mieć dzieci, których nie chce. Problem zaczyna się na poziomie populacji, gdy ktoś zabrania mieć dzieci. Często ten aspekt planowania rodziny zaciera się na poziomie języka. Istnieje jednak zasadnicza różnica między stwierdzeniem, że ludzie mają za dużo dzieci, a popieraniem dobrowolnej regulacji urodzeń. Zwolennicy kontroli populacji twierdzą, że można zmniejszyć przyrost naturalny, szanując zarazem prawa kobiet. Ale programy redukcji urodzeń nie dają kobietom prawa do wyboru. Women's choices, and we've seen it time and time again. Waszyngton także wyraził uznanie i poparcie dla polityki demograficznej Peru. Ciężar finansowy poniesie przede wszystkim Amerykańska Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, główny promotor planowania rodziny i największy dystrybutor środków antykoncepcyjnych na świecie. Mamy moralny dług wobec tych państw. Można go spłacić na wiele sposobów, a do najważniejszych należy pomoc, która pozwoli ludziom tworzyć rodziny, jakich pragną, jeśli chodzi o liczebność. Przemawiają za tym racje humanitarne, etyczne i filozoficzne. Jest też powód natury praktycznej. Jeśli przyrost naturalny w tych częściach świata nie zostanie przyhamowany, a następnie ustabilizowany, o wiele trudniejszy lub wręcz niemożliwy okaże się rozwój społeczno-ekonomiczny. Dalszy szybki wzrost populacji stanie na przeszkodzie w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju świata. Pojawiają się wreszcie kwestie bezpieczeństwa, związane z masami ludzi bezrobotnych, zdesperowanych i szukających ujścia dla swoich frustracji. Z powyższych powodów musimy działać. Jest to konieczne nie tylko dla dobra państw, których problem bezpośrednio dotyczy, ale dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i reszty świata. Pomysł nie jest nowy. Już raport Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA w roku 1974 poruszał kwestię przyrostu demograficznego. Ostrzegał przed groźbą napięć i destabilizacji i zalecał propagowanie programów planowania rodziny. Radą kierował wówczas Henry Kissinger. Wcześniej, jako sekretarz stanu w administracji Richarda Nixona, udzielił poparcia puczowi generała Pinocheta w Chile. W okresie zimnej wojny obawiano się nie tylko Związku Radzieckiego, ale i rozprzestrzeniania się komunizmu w państwach najbiedniejszych. Mówiono, że komunizm podróżuje w pustych żołądkach. Aby go zastopować, postanowiono zmniejszyć tempo przyrostu naturalnego w krajach rozwijających się. Gdy Fujimori w roku 1995 ogłasza swój program, zimna wojna należy do przeszłości, ale Peru pozostaje dla Stanów Zjednoczonych państwem istotnym. Graniczy z Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, Boliwią i Chile. Zajmuje strategiczne położenie w niespokojnym regionie, kojarzonym głównie z partyzantką, narkobiznesem i masową emigracją do Ameryki.
Stabilizacja Peru ma znaczenie dla całego regionu. Dlatego Waszyngton popiera reformy gospodarcze Alberta Fujimori. Wspomaga też jego walkę z maoistowskim świetlistym szlakiem. Starcia toczą się głównie w górzystym terenie Andów. Ofiarą padają indiańscy chłopi, którzy znaleźli się na linii ognia między wojskiem a partyzantką. Ale skutki działań zbrojnych odczuwa cały kraj. Sytuacja usprawiedliwia wprowadzenie stanu wyjątkowego. Mimo wspieranej armią dyktatury Alberta Fujimori, Ameryka nie cofa poparcia. Agencja do spraw rozwoju międzynarodowego dostarcza 30 milionów dolarów oraz ekspertyzę w sprawie programu planowania rodziny. Te kwiaty są wyrazem hołdu, który składam wszystkim kobietom. Alberto Fujimori umiał uwodzić. Fundusz Ludnościowy ONZ uprawomocnił jego działania. Bank Światowy zapewnił środki, Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, ekspertyzę i doświadczenie. Także władze Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Japonii poparły program walki z ubóstwem poprzez zmniejszenie liczby urodzeń. Pozostało tylko sprecyzować metodę. Najpierw we wrześniu 1995 roku po raz pierwszy w historii Peru zalegalizowano sterylizację. Wazektomię u mężczyzn, podwiązanie jajowodów u kobiet. Wybór rozwiązań radykalnych został podyktowany zapotrzebowaniem. Kobiety będące prostymi wieśniaczkami także zasługują na pomoc w osiągnięciu ideału prokreacji, jakim jest prawo do decydowania, ile i kiedy dzieci chce się mieć. Ludzie powinni współżyć nie tylko w celach prokreacyjnych. Odważmy się to powiedzieć. Seks ma być zdrowy, przyjemny i bezpieczny, taki jak w krajach rozwiniętych. Mobilizacja ogarnia ośrodki zdrowia w całym kraju. Oficjalnie powinny proponować wszystkie metody antykoncepcji. W praktyce forują podwiązywanie jajowodów. Żeby nas przekonać, organizowali wielkie kampanie. Gromadzili ludzi z całej wioski. Pytali, ile z nas zechce się wysterylizować. W tym nastroju ożywienia i w zamieszaniu namawiałyśmy się nawzajem. Dodawałyśmy sobie odwagi. Szłyśmy jak na bal. Aby zmniejszyć wysoki przyrost naturalny wśród kobiet zamieszkujących wiejskie tereny Pucallpa, już trzeci rok z rzędu organizowana jest akcja podwiązywania jajowodów. Zabieg ma na celu sterylizację poddających mu się kobiet. Na trzech blokach wykonuje się średnio 20 operacji dziennie, ale organizatorzy mają nadzieję, że liczba ta wzrośnie do 120 przy zgodzie pacjentek i ich mężów. Celem akcji jest pomoc rodzinom o niskich dochodach. Para la dirección del hospital, la campaña solo busca apoyar a todas aquellas familias de escasos recursos económicos. Las fimbrias de la trompa, entonces ya ante la certeza de que la... Tempo zabiegów wzrasta. Z braku specjalistów do sterylizacji przyłucza się masowo lekarzy rodzinnych. Se amarra. W
szkoleniach uczestniczy amerykańska organizacja pozarządowa walcząca o prawa do dobrowolnej antykoncepcji chirurgicznej. Jej działalność w całości finansuje Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego. Szkoliliśmy doradców, którzy mieli oferować mężczyznom i kobietom wszelkie dostępne środki antykoncepcyjne wraz z wyczerpującymi informacjami na temat skutków ich stosowania. Chodziło o to, by w spokojnym, bezpiecznym otoczeniu ludzie mogli dokonać świadomego wyboru. Kładliśmy szczególny nacisk na sterylizację, ponieważ takie były priorytety rządu. Początkowo pozytywnie ocenialiśmy to, że kobiety mają wreszcie dostęp do tej metody. W latach 60. i 70. członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dobrowolnej Sterylizacji powtarzali, że popularyzacja spiral domacicznych przypomina strzelanie ślepakami. Masz amunicję, lecz wiesz, że nie pozwoli ci ona wygrać wojny. Sterylizację natomiast można porównać do artylerii. Skutecznie pokonuje przeciwnika, w tym wypadku wzrost populacji. Podwiązywanie jajowodów miało być więc bronią w walce z przeludnieniem w całym Peru. Alberto Fujimori, wspierany przez wojsko, podjął tajny program polityczny noszący kryptonim Plan Zielony. Został on opracowany w latach 80. Należy niezwłocznie zahamować przyrost naturalny. W tym celu szczególnie zaleca się powszechne stosowanie sterylizacji w stosunku do grup opóźnionych kulturowo i spauperyzowanych ekonomicznie. Przymus nie powinien przekraczać granic eksperymentu, ale podwiązywanie jajowodów wszystkie ośrodki zdrowia winny uznać za normę. Powiedzieli, że zabieg jest podobny do łykania pigułki albo do brania zastrzyków. I jeśli kiedyś zechce zajść w ciążę, podwiązanie jajowodów będzie można usunąć. Pomyślałam więc, że zgodzę się na tę operację, a potem zobaczę. Zawsze mogę mieć kolejne dziecko. Ale to wcale nie było tak, jak mówili. Okaleczyli nas. Okłamywali nas, bo jesteśmy prostymi wieśniakami. Prezydent Fujimori informowany był na bieżąco o postępach programu. Liczba wykonywanych zabiegów sterylizacji stale rośnie zgodnie z założeniami, w tempie, które powinno zostać utrzymane od lipca do listopada. Listy odnalezione w archiwum ministerstwa świadczą o wyśrubowanych wymaganiach planu. W ciągu pierwszych 7 miesięcy roku zrealizowano łącznie 64 831 zabiegów sterylizacji, co stanowi 43% założonej na rok 97 liczby 150 tysięcy. Mamy nadzieję, że utrzymamy tendencję wzrostową i osiągniemy wyznaczony cel. Roczną liczbę sterylizacji, która miała doprowadzić do spadku urodzeń, ustalono na najwyższym szczeblu. Polecenia Ministerstwa Zdrowia trafiły do regionów, prowincji i wszystkich ośrodków zdrowia w kraju. W
terenie przyjęły one charakter obligatoryjny. Władze regionalnych struktur służby zdrowia rozsyłały dyrektywy, które jednoznacznie stwierdzały, że należy wypełnić szacunkowe założenia planu rocznego. Dany ośrodek zdrowia miał wysterylizować 20, 30 lub 40 kobiet w tym okresie. Musieliśmy przestrzegać obowiązujących kwot. W dziedzinie zdrowia publicznego w Peru panuje duch współzawodnictwa między placówkami. Najlepszy będzie ten, kto wypełni 100% planu. Ustala się, co następuje. Personel oddelegowany winien nakłonić do sterylizacji 2 pacjentki miesięcznie. Personel specjalistyczny winien nakłonić do sterylizacji 3 pacjentki miesięcznie. Personel kontraktowy winien nakłonić do sterylizacji 3 pacjentki miesięcznie. Pod koniec roku przyznane zostaną nagrody dla ośrodków za najlepsze wyniki osiągnięte najniższym kosztem, za najlepszą organizację kampanii oraz najskuteczniejsze nakłanianie do zabiegów. Gdy się urodził mój synek, zapytali mnie, ile jeszcze razy będziesz się kocić? Chcesz się upodobnić do królicy? Albo do maciory? Masz może wóz? Masz młyn? Z czego będziesz utrzymywać dzieci? Powinnaś dać się podwiązać. W ogóle się ze mną nie liczyli. Narzucone limity nie idą w parze z dobrowolnością. Program planowania rodziny przerodził się w akcję przymusowej sterylizacji. Towarzyszyła temu powszechna obojętność. Nie reagowały nawet środowiska feministyczne. Obawiały się, że doniesienia o odległych nadużyciach mogą zaszkodzić ledwie nabytym prawom do antykoncepcji. Wśród nielicznych głosów protestu znalazły się wystąpienia adwokat Julie Tamayo. Początkowo nie zdawałam sobie sprawy z zasięgu całej akcji. Gdy jednak zaczęliśmy gromadzić informacje, okazało się, że kampania objęła ogromny obszar. Sporządziliśmy mapę wypadków nadużyć. Tumbes, Piura, Chimbote, Lima, Ica, Ayacucho, Huanca Velica, Loreto, Madre de Dios, Junín. Nie oszczędzono ani jednego departamentu, ani jednej prowincji. Nie wchodziła tu w grę kwestia braku informacji. To był problem stosowania przymusu, okłamywania co do skutków zabiegu oraz lekceważenia życia i zdrowia kobiet. Ich prawa nie liczyły się zupełnie. Ważna była liczba zabiegów chirurgicznych wykonywanych w jak najkrótszym czasie przy jak najniższych kosztach i na tyle dyskretnie, by nikt nie miał podstaw do ingerowania w ten proceder. Zaprowadzili mnie do sali operacyjnej. Zdjęli ze mnie ubranie. Dygotałam ze strachu. Podali mi środki usypiające, ale nie chciałam ich przyjąć. Gdy podniosłam głowę, zobaczyłam swoje wnętrzności. Widziałam, że rozcinali mi brzuch. Dobrze to pamiętam. Po operacji trzęsłam się i nie mogłam wydusić z siebie słowa.
Gdy weszłam, uprzedziłam, że jestem w trzecim miesiącu ciąży. Powiedzieli, że mnie zbadają. Zrobili analizę moczu. Oświadczyli, że wynik testu ciążowego jest negatywny. Ja jednak byłam pewna swojego stanu. Wtedy powiedzieli, że zrobią mi dokładniejsze badania. Zabrali mnie do sali i rozebrali. Kazali nałożyć białą bluzę. Zrobili zastrzyk znieczulający. Co było dalej, nie pamiętam. Gdy się obudziłam, miałam rozcięty brzuch. Czułam ból. Było mi słabo. Zaczęłam krzyczeć jak oszalała. Co mi zrobiliście? Przecież byłam w ciąży. Co zrobiliście z moim brzuchem? Nic nie rozumiałam. Nie umiem czytać. Skąd mogłam wiedzieć, że chcą mi zabrać dziecko? Forowanie sterylizacji, ogólnopaństwowa mobilizacja, narzucone plany ilościowe. Ta metoda nie była nowa. 20 lat wcześniej podobnych nadużyć dopuszczono się w Indiach, Chinach, Bangladeszu i Puerto Rico z udziałem tych samych instytucji. Banku Światowego, Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, Funduszu Ludnościowego ONZ i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrowolnej Antykoncepcji Chirurgicznej. Wszyscy znali skutki takiej polityki kontroli urodzeń. Wszyscy ją odrzucili w Kairze w roku 1994 na konferencji na rzecz ludności i rozwoju. Wszyscy bronili tam wolności wyboru. Dlaczego zatem pozwolili powtórzyć taki program w Peru? Określanie norm liczbowych było wtedy powszechne, nie tylko w Peru. Planowano liczbę zastosowanych spiral, przyjętych pacjentek, środków antykoncepcyjnych rozprowadzanych tygodniowo, dziennie i miesięcznie. Niestety konieczność wykazania się wynikami zachęca do nadużyć. Jeśli chodzi o aspekt przymusu wykryty w niektórych programach planowania rodziny, mogę z całą odpowiedzialnością oświadczyć, że Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego nigdy nie popierała żadnej inicjatywy, która nie zakładałaby pełnej dobrowolności. Nie da się jednak zaprzeczyć, że niektóre programy korzystające z funduszy otrzymanych od naszej agencji ani nie respektowały prawa do świadomego wyboru, ani nie zapewniały swobodnego dostępu do najodpowiedniejszych metod antykoncepcji. Nie uniknie się nadużyć, prowadząc działania na dużą skalę we współpracy z licznymi organizacjami w wielu krajach. Gdy wybucha skandal, wszyscy się od niego odcinają. Pod koniec roku 1997 Stowarzyszenie na Rzecz Dobrowolnej Antykoncepcji Chirurgicznej zawiesza udział w akcji, a Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego występuje z oficjalną notą do władz Peru. W prasie międzynarodowej pojawiły się nowe doniesienia o godnych ubolewania nadużyciach, które wystąpiły w trakcie wdrażania programu planowania rodziny. Żądamy zapewnienia, że analogiczny program na rok 98 nie będzie narzucał wyników ilościowych. Rząd peruwiański rezygnuje z określenia kwot. Liczba sterylizacji gwałtownie spada ze 120 tysięcy w roku 97 do 28 tysięcy w roku 98. W roku 2000 program zamyka się z odejściem Alberta Fujimori ogólną liczbą 300 tysięcy poddanych sterylizacji kobiet, w większości Indianek. Ocena czasu, po jakim nastąpiła reakcja, jest bardzo względna.
Gdy działa się w obcym, suwerennym państwie na zaproszenie jego władz, nim postawi się zarzuty, trzeba mieć absolutną pewność, że są słuszne. Nie można obciąć funduszy na podstawie plotek lub artykułów w prasie. Ale choć teraz nie przypominam sobie szczegółów, jestem pewien, że mogliśmy zareagować o wiele szybciej. Agencja do spraw rozwoju międzynarodowego wspierała ambitne cele prezydenta Fujimori. Rozwiązywanie problemów demograficznych poprzez realizację planów ilościowych świadczy o neomaltezjańskim poglądzie na świat, biedę i rozwój. Agencja nie może twierdzić, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Powinna była już na początku zakwestionować wymagania odnoszące się do liczby zabiegów. Julia Tamayo udokumentowała śmierć 17 kobiet w następstwie sterylizacji i tylko te wypadki zostały oficjalnie uznane przez rząd Peru i organizacje międzynarodowe. Instytucje międzynarodowe, ONZ, Fundusz Ludnościowy, Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, zagraniczne rządy, wszyscy gratulowali Peru, że obniżyło współczynnik płodności do 2,4. Staliśmy się nowoczesnym państwem. To się nie wzięło znikąd. To skutek przemyślanej polityki. Wcześniej zapobiegałam ciąży za pomocą ziół. Gdybym nie poddała się operacji, byłabym zdrowa. Teraz noszę w sobie narząd, który niczemu nie służy. Jestem w połowie martwa. Straciłam wiarę w siebie. Powtarzam to synom. Jakbym już nie żyła, tak jak te kobiety, które znałam i które odeszły. Niczego już nie mogę się spodziewać od życia i ode mnie niczego nie można oczekiwać. Wszystkie matki, które podwiązano tak jak mnie, źle się czują. Dlatego mówię, że jestem już martwa. A wszystko przez to podwiązanie jajowodów. Uczyniono wszystko, by nie dopuścić do skandalu i zbagatelizować nadużycia. Za pojedyncze wypadki obwiniono zbyt gorliwych lekarzy. Coraz głośniej jednak mówi się o 300 tysiącach wymuszonych sterylizacji. Afera wycieka poza granice Peru, trafia do Waszyngtonu, przed Kongres USA. Gdy pojawia się informacja, że rząd amerykański jest zaangażowany we wdrażanie programu planowania rodziny, na przykład w Peru, odpowiedzialność wobec wyborców wymaga od Kongresu, by zażądać sprawozdania. To my płacimy za ten program. To za nasze pieniądze wyrządzono być może krzywdę tamtym kobietom. Dlatego natychmiast zajęliśmy się tą sprawą. Poprosiliśmy wszystkie osoby, które miały jakikolwiek związek z akcją w Peru, o złożenie wyjaśnień, co nastąpiło w roku 1998. Przesłuchania przed Komisją Praw Człowieka Kongresu Amerykańskiego ujawniają, jaką rolę odegrała w Peru Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego. Prace komisji ułatwiały materiały zebrane wcześniej przez prywatny Instytut Badań nad Populacją. The Peruvian Catholics
Akcja sterylizacyjna trwająca w Peru zaniepokoiła tamtejszą konferencję biskupów katolickich. Rząd Alberta Fujimori nie reagował jednak na wątpliwości duchownych. Wtedy zwrócili się oni do naszej organizacji, która jest ośrodkiem badawczym niezależnym zarówno od rządu amerykańskiego, jak i od Kościoła katolickiego, z prośbą o przeprowadzenie obiektywnych analiz na miejscu w Peru. My jednak chcieliśmy zająć się problemem w Waszyngtonie, ponieważ wiedzieliśmy, że stąd pochodziła inspiracja. Zwołaliśmy konferencję prasową, na którą zaprosiliśmy jednego z informatorów. Publicznie powiedział o kampanii, co przysporzyło mu potem wielu kłopotów. Zaprosiliśmy także dwie kobiety, ofiary akcji sterylizacyjnej. Mogło ich być znacznie więcej. Zabiegom poddano 300 tysięcy kobiet. Jaka jest naprawdę misja Instytutu Badań nad Populacją? Dlaczego tak gorliwie zajmują się aferą peruwiańską? Nie jest to zwykła niezależna instytucja badawcza. Przeciwnie, stanowi ona filar ruchu pro-life. Reprezentuje poglądy religijnej prawicy. Działa na skalę międzynarodową. Śledzi skutki programów planowania rodziny, by wykazać, że zawsze i wszędzie antykoncepcja idzie w parze z przemocą. Przymusowe sterylizacje w Peru będą jej nowym dowodem, który można instrumentalnie wykorzystać w walce przeciwko prawu do aborcji. Peruwiański lekarz, którego Steve Mosher zaprosił do Waszyngtonu w charakterze świadka, jest czynnym działaczem pro-life, blisko związanym z Instytutem Badań nad Populacją. Podobnie jak Christopher Smith, który przewodzi lobby antyaborcyjnemu w kongresie. Bez wątpienia większość osób, które zdecydowały się przerwać milczenie, jest przekonana o świętości każdego ludzkiego życia, które powinny chronić prawa człowieka. Dotyczy to także dzieci nienarodzonych oraz kobiet z ubogich warstw społecznych. Wierzę, że prawa człowieka przysługują każdemu od poczęcia do śmierci, a narodziny są wspólnym nam wszystkim doświadczeniem, ale nie początkiem życia. Biorąc pod uwagę cały kontekst, nie zaskakują wnioski, do których dochodzi komisja parlamentarna. Wypomina Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego dwuznaczną rolę w wykorzystaniu idei planowania rodziny do programu kontroli populacji. Oczyszcza ją jednak z wszelkiej bezpośredniej odpowiedzialności za kampanie sterylizacyjne. Dla rządowej agencji sprawa jest zakończona. Dla lobby antyaborcyjnego przeciwnie, dopiero się zaczyna. W swoich kampaniach przeciwko antykoncepcji i aborcji lobby regularnie powołuje się na przypadek Peru. Pod wpływem jego nacisków Ameryka w roku 2002 przestała finansować Fundusz Ludnościowy ONZ. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie angażuje się oficjalnie w przymusowe programy kontroli populacji, ale współpracuje z agencjami, które to robią. Po przeanalizowaniu sytuacji podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu finansowania przez USA Funduszu Ludnościowego ONZ. Fundusz popierał demograficzny program Peru i długo nie reagował na nadużycia. Zakwestionował jednak oficjalnie metody kontroli populacji, stając w obronie seksualnych i prokreacyjnych praw kobiet.
Wycofanie środków amerykańskich nie pozwoli na prawdziwą dyskusję nad odpowiedzialnością i metodami działania funduszu. Brak 240 milionów dolarów przekreśla szansę na otoczenie opieką zdrowotną 2 milionów ciężarnych kobiet rocznie i zapobieżenie 5 tysiącom wypadków śmierci okołoporodowej. Ruch antyaborcyjny dowiódł swojej siły. Jeszcze dziś większość państw odmawia kobietom prawa do przerywania ciąży, albo całkowicie zakazując aborcji, albo obwarowując ją warunkami. Nie zmniejsza to jednak liczby nielegalnych zabiegów, które bardzo często kończą się śmiercią. Z jednej strony mamy system kontroli populacji, który chce sobie podporządkować płodność kobiet w celu walki z ubóstwem albo degradacją środowiska. Z drugiej są konserwatyści, którzy z innych powodów także chcą kontrolować seksualność kobiety. Aborcja tak naprawdę nie ma tu znaczenia. Chodzi raczej o wzmocnienie patriarchalnego modelu społeczeństwa, opartego na wartościach rodzinnych, w ramach prawicowej ideologii politycznej i ekonomicznej. Płodność kobiet jest stawką, którą posługują się obie strony zaangażowane w politykę ludnościową. Prowadzimy walkę już od 10 lat. Nie widać jej końca. Musimy jednak o sobie przypominać. Zrobiliśmy krok naprzód, choć posuwamy się powoli. Początkowo nikt nie miał odwagi się odezwać. Okrywała nas hańba. W roku 2009 Alberto Fujimori został skazany na 25 lat więzienia za korupcję, uprowadzenia i zabójstwa przeciwników politycznych. Ani on, ani żaden minister nigdy nie odpowiedział za kampanię sterylizacyjną. Ich ofiary do dziś cierpią w wyniku fizycznych powikłań, skutków psychicznych i konsekwencji społecznych. Ludzie nami gardzą. Mówią, że dałyśmy sobie pociąć brzuchy, żeby zostać dziwkami. Jakbyśmy zrobiły to dla zysku. Gadają, że kobiety, które stały się niepłodne, to ladacznice, bo nie zadowoli ich jeden mężczyzna. W odległych zakątkach Peru podnoszą się głosy kobiet, które padły ofiarą kampanii sterylizacyjnej. Przypominają o toczonej na całym świecie walce w obronie prawa do swobodnego decydowania o swoim ciele. Prawa, które wciąż jest zagrożone. Dla wszystkich organizacji udzielających pomocy krajom rozwijającym się, spadek liczby urodzeń w ubogich społeczeństwach zawsze będzie imperatywem. Przeludnienie i jego konsekwencje w postaci katastrof ekologicznych, masowej migracji i terroryzmu budzą strach, z którego bierze się chęć sprawowania kontroli nad łonem kobiet. Wersja polska na zlecenie telewizji Planet Start International Polska. Tekst Dorota Kulikiewicz. Czytał Ireneusz Królikiewicz. Waszyngton także wyraził uznanie i poparcie dla polityki demograficznej Peru. Ciężar finansowy poniesie przede wszystkim Amerykańska Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, główny promotor planowania rodziny i największy dystrybutor środków antykoncepcyjnych na świecie.
Mamy moralny dług wobec tych państw. Można go spłacić na wiele sposobów, a do najważniejszych należy pomoc, która pozwoli ludziom tworzyć rodziny, jakich pragną, jeśli chodzi o liczebność. Przemawiają za tym racje humanitarne, etyczne i filozoficzne. Jest też powód natury praktycznej. Jeśli przyrost naturalny w tych częściach świata nie zostanie przyhamowany, a następnie ustabilizowany, o wiele trudniejszy lub wręcz niemożliwy okaże się rozwój społeczno-ekonomiczny. Dalszy szybki wzrost populacji stanie na przeszkodzie w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju świata. Pojawiają się wreszcie kwestie bezpieczeństwa, związane z masami ludzi bezrobotnych, zdesperowanych i szukających ujścia dla swoich frustracji. Z powyższych powodów musimy działać. Jest to konieczne nie tylko dla dobra państw, których problem bezpośrednio dotyczy, ale dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i reszty świata. Pomysł nie jest nowy. Już raport Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA w roku 1974 poruszał kwestię przyrostu demograficznego. Ostrzegał przed groźbą napięć i destabilizacji i zalecał propagowanie programów planowania rodziny. Radą kierował wówczas Henry Kissinger. Wcześniej, jako sekretarz stanu w administracji Richarda Nixona, udzielił poparcia puczowi generała Pinocheta w Chile. W okresie zimnej wojny obawiano się nie tylko Związku Radzieckiego. W Indiach, Chinach, Bangladeszu zabiegi sterylizacji kobiet i mężczyzn wykonywano masowo. W imię ograniczenia tempa przyrostu naturalnego. Dochodziło przy tym do nadużyć, które wyszły na jaw. Mimo to całkiem niedawno przeprowadzono kolejną masową i oficjalną kampanię sterylizacyjną, tym razem w Peru. Jak i dlaczego można było okaleczyć tysiące kobiet wbrew ich woli? Ich głosy po dziś dzień pozostają bez odzewu, jeśli nie liczyć wypadków instrumentalnego posługiwania się nimi przez przeciwników antykoncepcji. Los tych kobiet jest historią walki o kontrolę nad kobiecym łonem, prowadzonej w Peru przy udziale całego świata. Realizacja. Zniewolone łono. Wszystko zaczęło się w roku 1995 w Pekinie, na Światowej Konferencji ONZ w sprawie kobiet. Mówiono tam o planowaniu rodziny, edukacji seksualnej i opiece ginekologicznej. Podkreślano prawo wszystkich kobiet do decydowania o swoim życiu seksualnym i macierzyństwie. To 89 państw zobowiązało się do przestrzegania tych praw, uznając emancypację kobiet za warunek rozwoju i postępu.
Protokół wymaga, by prezydentowi towarzyszyła eskorta. Wśród przywódców państw obecny był tylko jeden mężczyzna, Alberto Fujimori, prezydent Peru. Mój rząd postanowił wdrożyć, jako nierozdzielną część polityki rozwoju społecznego i walki z ubóstwem, całościową strategię. Wcześniej zapobiegałam ciąży za pomocą ziół. Gdybym nie poddała się operacji, byłabym zdrowa. Teraz noszę w sobie narząd, który niczemu nie służy. Jestem w połowie martwa. Straciłam wiarę w siebie. Powtarzam to synom. Jakbym już nie żyła, tak jak te kobiety, które znałam i które odeszły. Niczego już nie mogę się spodziewać od życia i ode mnie niczego nie można oczekiwać. Wszystkie matki, które podwiązano tak jak mnie, źle się czują. Dlatego mówię, że jestem już martwa. A wszystko przez to podwiązanie jajowodów. Uczyniono wszystko, by nie dopuścić do skandalu i zbagatelizować nadużycia. Za pojedyncze wypadki obwiniono zbyt gorliwych lekarzy. Coraz głośniej jednak mówi się o 300 tysiącach wymuszonych sterylizacji. Afera wycieka poza granice Peru, trafia do Waszyngtonu, przed Kongres USA. Gdy pojawia się informacja, że rząd amerykański jest zaangażowany we wdrażanie programu planowania rodziny, na przykład w Peru, odpowiedzialność wobec wyborców wymaga od kongresu, by zażądać sprawozdania. To my płacimy za ten program. To za nasze pieniądze wyrządzono być może krzywdę tamtym kobietom. Dlatego natychmiast zajęliśmy się tą sprawą. Poprosiliśmy wszystkie osoby, które miały jakikolwiek związek z akcją w Peru, o złożenie wyjaśnień, co nastąpiło w roku 1998. Przesłuchania przed Komisją Praw Człowieka Kongresu Amerykańskiego ujawniają, jaką rolę odegrała w Peru Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego. Prace komisji ułatwiały materiały zebrane wcześniej przez prywatny Instytut Badań nad Populacją. Akcja sterylizacyjna trwająca w Peru zaniepokoiła tamtejszą Konferencję Biskupów Katolickich. Rząd Alberta Fujimori nie reagował jednak na wątpliwości duchownych. Ludzie ci od pokoleń zamieszkują odizolowane wioski w amazońskiej dżungli i w górach. Zajmują się uprawą ziemi na własne potrzeby. Nie mają dostępu do szkolnictwa ani opieki zdrowotnej. Są potomkami Inków. Wielu z nich posługuje się wyłącznie językiem Kechua. W hierarchii silnie podzielonego pod względem rasowym społeczeństwa zajmują najniższą pozycję. Mają też najliczniejsze rodziny, przeciętnie 5 lub 6 dzieci. Tu, gdzie nieznane są ubezpieczenia i emerytury, mówi się, że dziecko to jedna gęba do wyżywienia, ale dwie ręce do pracy więcej. Ogólnokrajowe badania wykazały, że ideałem kobiet w Peru, zarówno bogatych jak i biednych, mieszkanek miast i wsi, analfabetek i wykształconych, jest dzietność rzędu 2,2 dziecka na rodzinę. Co w takim razie powinno zrobić państwo? Powinno udostępnić kobietom środki, które umożliwią im realizację tych marzeń.
Początkowo dostęp do antykoncepcji był elementem walki z ubóstwem. Nie tyle prawem kobiet, ile metodą osiągnięcia celu. Prezydent Fujimori wraz z ministrami uważał, że z taką liczbą ludzi biednych państwo nie może się rozwijać. Strategia ta odwołuje się do teorii Maltesa. Prawo do planowania rodziny zmienia się w obowiązek. Spotyka się to z przychylną reakcją partnerów zagranicznych. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych stawia Peru za wzór do naśladowania. Jak w wielu państwach Ameryki Łacińskiej, większość, bo 70% ludności Peru żyje w miastach, do których wciąż napływają mieszkańcy wsi. Uciekając przed biedą, znajdują schronienie w prowizorycznych osiedlach wokół Limy. Przy braku środków i miejsca do życia, duża rodzina staje się luksusem albo przekleństwem. Rodzice chcieliby zwykle dwoje lub troje dzieci. Ale mniej niż połowa peruwiańskich par stosuje nowoczesną antykoncepcję. Wśród ubogiej ludności odsetek ten jest. Z jednej strony mamy system kontroli populacji, który chce sobie podporządkować płodność kobiet w celu walki z ubóstwem albo degradacją środowiska. Z drugiej są konserwatyści, którzy z innych powodów także chcą kontrolować seksualność kobiety. Aborcja tak naprawdę nie ma tu znaczenia. Chodzi raczej o wzmocnienie patriarchalnego modelu społeczeństwa, opartego na wartościach rodzinnych, w ramach prawicowej ideologii politycznej i ekonomicznej. Płodność kobiet jest stawką, którą posługują się obie strony zaangażowane w politykę ludnościową. Prowadzimy walkę już od 10 lat. Nie widać jej końca. Musimy jednak o sobie przypominać. Zrobiliśmy krok naprzód, choć posuwamy się powoli. Początkowo nikt nie miał odwagi się odezwać. Okrywała nas hańba. W roku 2009 Alberto Fujimori został skazany na 25 lat więzienia za korupcję, uprowadzenia i zabójstwa przeciwników politycznych. Ani on, ani żaden minister nigdy nie odpowiedział za kampanię sterylizacyjną. Ich ofiary do dziś cierpią w wyniku fizycznych powikłań, skutków psychicznych i konsekwencji społecznych. Ludzie nami gardzą. Mówią, że dałyśmy sobie pociąć brzuchy, żeby zostać dziwkami. Jakbyśmy zrobiły to dla zysku. Gadają, że kobiety, które stały się niepłodne, to ladacznice, bo nie zadowoli ich jeden mężczyzna. W odległych zakątkach Peru podnoszą się głosy kobiet, które padły ofiarą kampanii sterylizacyjnej. Przypominają o toczonej na całym świecie walce w obronie prawa do swobodnego decydowania o swoim ciele. Prawa, które wciąż jest zagrożone. Dla wszystkich organizacji udzielających pomocy krajom rozwijającym się, spadek liczby urodzeń w ubogich społeczeństwach zawsze będzie imperatywem. Przeludnienie i jego konsekwencje w postaci katastrof ekologicznych, masowej migracji i terroryzmu budzą strach, z którego bierze się chęć sprawowania kontroli nad łonem kobiet. Krajnym ubóstwie. Ludzie ci od pokoleń zamieszkują odizolowane wioski w amazońskiej dżungli i w górach. Zajmują się uprawą ziemi na własne potrzeby. Nie mają dostępu do szkolnictwa ani opieki zdrowotnej. Są potomkami Inków. Wielu z nich posługuje się wyłącznie językiem Kechua. W
hierarchii silnie podzielonego pod względem rasowym społeczeństwa zajmują najniższą pozycję. Mają też najliczniejsze rodziny, przeciętnie 5 lub 6 dzieci. Tu, gdzie nieznane są ubezpieczenia i emerytury, mówi się, że dziecko to jedna gęba do wyżywienia, ale 2 do pracy więcej. Ogólnokrajowe badania wykazały, że ideałem kobiet w Peru, zarówno bogatych, jak i biednych, mieszkanek miast i wsi, analfabetek i wykształconych, jest dzietność rzędu 2,2 dziecka na rodzinę. Co w takim razie powinno zrobić państwo? Powinno udostępnić kobietom środki, które umożliwią im realizację tych marzeń. Początkowo dostęp do antykoncepcji był elementem walki z ubóstwem. Nie tyle prawem kobiet, ile metodą osiągnięcia celu. Prezydent Fujimori wraz z ministrami uważał, że z taką liczbą ludzi biednych państwo nie może się rozwijać. Strategia ta odwołuje się do teorii Maltesa. Prawo do planowania rodziny zmienia się w obowiązek. Spotyka się to z przychylną reakcją partnerów zagranicznych. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych stawia Peru za wzór do naśladowania. Jak w wielu państwach Ameryki Łacińskiej, większość, bo 70% ludności Peru żyje w miastach, do których wciąż napływają mieszkańcy wsi. Uciekając przed biedą, znajdują schronienie w prowizorycznych osiedlach wokół Limy. Przy braku środków i miejsca do życia, duża rodzina staje się luksusem albo przekleństwem. Rodzice chcieliby zwykle 2 lub 3 dzieci. Ale mniej niż połowa peruwiańskich par stosuje nowoczesną antykoncepcję. Wolności wyboru. Dlaczego zatem pozwolili powtórzyć taki program w Peru? Określanie norm liczbowych było wtedy powszechne, nie tylko w Peru. Planowano liczbę zastosowanych spiral, przyjętych pacjentek, środków antykoncepcyjnych rozprowadzanych tygodniowo, dziennie i miesięcznie. Niestety konieczność wykazania się wynikami zachęca do nadużyć. Jeśli chodzi o aspekt przymusu wykryty w niektórych programach planowania rodziny, mogę z całą odpowiedzialnością oświadczyć, że Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego nigdy nie popierała żadnej inicjatywy, która nie zakładałaby pełnej dobrowolności. Nie da się jednak zaprzeczyć, że niektóre programy korzystające z funduszy otrzymanych od naszej agencji ani nie respektowały prawa do świadomego wyboru, ani nie zapewniały swobodnego dostępu do najodpowiedniejszych metod antykoncepcji. Nie uniknie się nadużyć, prowadząc działania na dużą skalę we współpracy z licznymi organizacjami w wielu krajach. Gdy wybucha skandal, wszyscy się od niego odcinają. Pod koniec roku 1997 Stowarzyszenie na Rzecz Dobrowolnej Antykoncepcji Chirurgicznej zawiesza udział w akcji, a Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego występuje z oficjalną notą do władz Peru. W prasie międzynarodowej pojawiły się nowe doniesienia o godnych ubolewania nadużyciach, które wystąpiły w trakcie wdrażania programu planowania rodziny. Żądamy zapewnienia, że analogiczny program na rok 98 nie będzie narzucał wyników ilościowych. Rząd peruwiański rezygnuje z określenia kwot. Liczba sterylizacji gwałtownie spada ze 120 tysięcy w roku 97 do 28 tysięcy w roku 98.
W roku 2000 program zamyka się z odejściem Alberta Fujimori ogólną liczbą 300 tysięcy poddanych sterylizacji kobiet, w większości Indianek. Ocena czasu, po jakim nastąpiła reakcja, jest bardzo względna. Gdy działa się w obcym, uczyniono wszystko, by nie dopuścić do skandalu i zbagatelizować nadużycia. Za pojedyncze wypadki obwiniono zbyt gorliwych lekarzy. Coraz głośniej jednak mówi się o 300 tysiącach wymuszonych sterylizacji. Afera wycieka poza granice Peru, trafia do Waszyngtonu, przed Kongres USA. Gdy pojawia się informacja, że rząd amerykański jest zaangażowany we wdrażanie programu planowania rodziny, na przykład w Peru, odpowiedzialność wobec wyborców wymaga od Kongresu, by zażądać sprawozdania. To my płacimy za ten program. To za nasze pieniądze wyrządzono być może krzywdę tamtym kobietom. Dlatego natychmiast zajęliśmy się tą sprawą. Poprosiliśmy wszystkie osoby, które miały jakikolwiek związek z akcją w Peru, o złożenie wyjaśnień, co nastąpiło w roku 1998. Przesłuchania przed Komisją Praw Człowieka Kongresu Amerykańskiego ujawniają, jaką rolę odegrała w Peru Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego. Prace komisji ułatwiały materiały zebrane wcześniej przez prywatny Instytut Badań nad Populacją. Akcja sterylizacyjna trwająca w Peru zaniepokoiła tamtejszą Konferencję Biskupów Katolickich. Rząd Alberta Fujimori nie reagował jednak na wątpliwości duchownych. Wtedy zwrócili się oni do naszej organizacji, która jest ośrodkiem badawczym niezależnym zarówno od rządu amerykańskiego, jak i od Kościoła katolickiego, z prośbą o przeprowadzenie obiektywnych analiz na miejscu, w Peru. My jednak chcieliśmy zająć się problemem w Waszyngtonie, ponieważ wiedzieliśmy, że stąd pochodziła inspiracja. Zwołaliśmy konferencję prasową, na którą zaprosiliśmy jednego z informatorów. Publicznie powiedział o kampanii, co przysporzyło mu potem wielu kłopotów. Zaprosiliśmy także dwie kobiety, ofiary akcji sterylizacyjnej. Mogło ich być znacznie więcej. Zabiegom poddano 300 tysięcy kobiet. Jaka jest naprawdę w prasie międzynarodowej pojawiły się nowe doniesienia o godnych ubolewania nadużyciach, które wystąpiły w trakcie wdrażania programu planowania rodziny. Żądamy zapewnienia, że analogiczny program na rok 98 nie będzie narzucał wyników ilościowych. Rząd peruwiański rezygnuje z określenia kwot. Liczba sterylizacji gwałtownie spada ze 120 tysięcy w roku 97 do 28 tysięcy w roku 98. W roku 2000 program zamyka się z odejściem Alberta Fujimori ogólną liczbą 300 tysięcy poddanych sterylizacji kobiet, w większości Indianek. Ocena czasu, po jakim nastąpiła reakcja, jest bardzo względna. Gdy działa się w obcym, suwerennym państwie na zaproszenie jego władz, nim postawi się zarzuty, trzeba mieć absolutną pewność, że są słuszne. Nie można obciąć funduszy na podstawie plotek lub artykułów w prasie. Based on this hearsay, these newspaper articles, we're cutting off funding.
Ale choć teraz nie przypominam sobie szczegółów, jestem pewien, że mogliśmy zareagować o wiele szybciej. Agencja do spraw rozwoju międzynarodowego wspierała ambitne cele prezydenta Fujimori. Rozwiązywanie problemów demograficznych poprzez realizację planów ilościowych świadczy o neomaltezjańskim poglądzie na świat, biedę i rozwój. Agencja nie może twierdzić, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Powinna była już na początku zakwestionować wymagania odnoszące się do liczby zabiegów. Julia Tamayo udokumentowała śmierć 17 kobiet w następstwie sterylizacji i tylko te wypadki zostały oficjalnie uznane przez rząd Peru i organizacje międzynarodowe. Instytucje międzynarodowe, ONZ, Fundusz Ludnościowy, Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, zagraniczne rządy, wszyscy gratulowali Peru, że obniżyło współczynnik płodności do 2,4. Wreszcie dostęp do tej metody. W latach 60. i 70. członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dobrowolnej Sterylizacji powtarzali, że popularyzacja spiral domacicznych przypomina strzelanie ślepakami. Masz amunicję, lecz wiesz, że nie pozwoli ci ona wygrać wojny. Sterylizację natomiast można porównać do artylerii. Skutecznie pokonuje przeciwnika, w tym wypadku wzrost populacji. Podwiązywanie jajowodów miało być więc bronią w walce z przeludnieniem w całym Peru. Alberto Fujimori, wspierany przez wojsko, podjął tajny program polityczny noszący kryptonim Plan Zielony. Został on opracowany w latach 80. Należy niezwłocznie zahamować przyrost naturalny. W tym celu szczególnie zaleca się powszechne stosowanie sterylizacji w stosunku do grup opóźnionych kulturowo i spauperyzowanych ekonomicznie. Przymus nie powinien przekraczać granic eksperymentu, ale podwiązywanie jajowodów wszystkie ośrodki zdrowia winny uznać za normę. Powiedzieli, że zabieg jest podobny do łykania pigułki albo do brania zastrzyków. I jeśli kiedyś zechce zajść w ciążę, podwiązanie jajowodów będzie można usunąć. Pomyślałam więc, że zgodzę się na tę operację, a potem zobaczę. Zawsze mogę mieć kolejne dziecko. Ale to wcale nie było tak, jak mówili. Okaleczyli nas. Okłamywali nas, bo jesteśmy prostymi wieśniakami. Prezydent Fujimori informowany był na bieżąco o postępach programu. Liczba wykonywanych zabiegów sterylizacji stale rośnie zgodnie z założeniami, w tempie, które powinno zostać utrzymane od lipca do listopada. Oraz najskuteczniejsze nakłanianie do zabiegów. Gdy się urodził mój synek, zapytali mnie, ile jeszcze razy będziesz się kocić? Chcesz się upodobnić do królicy? Albo do maciory? Masz może wóz? Masz młyn? Z czego będziesz utrzymywać dzieci? Powinnaś dać się podwiązać.
W ogóle się ze mną nie liczyli. Narzucone limity nie idą w parze z dobrowolnością. Program planowania rodziny przerodził się w akcję przymusowej sterylizacji. Towarzyszyła temu powszechna obojętność. Nie reagowały nawet środowiska feministyczne. Obawiały się, że doniesienia o odległych nadużyciach mogą zaszkodzić ledwie nabytym prawom do antykoncepcji. Wśród nielicznych głosów protestu znalazły się wystąpienia adwokat Julie Tamayo. Początkowo nie zdawałam sobie sprawy z zasięgu całej akcji. Gdy jednak zaczęliśmy gromadzić informacje, okazało się, że kampania objęła ogromny obszar. Sporządziliśmy mapę wypadków nadużyć. Tumbes, Piura, Chimbote, Lima, Ica, Ayacucho, Huanca Velica, Loreto, Madre de Dios, Junín. Nie oszczędzono ani jednego departamentu, ani jednej prowincji. Nie wchodziła tu w grę kwestia braku informacji. To był problem stosowania przymusu, okłamywania co do skutków zabiegu oraz lekceważenia życia i zdrowia kobiet. Ich prawa nie liczyły się zupełnie. Ważna była liczba zabiegów chirurgicznych wykonywanych w jak najkrótszym czasie przy jak najniższych kosztach i na tyle dyskretnie, by nikt nie miał podstaw do ingerowania w ten proceder. Głód, konflikty, katastrofy ekologiczne, masowe migracje, brak stabilizacji. Czy ludzkość zmierza do zagłady? O nic mnie nie pytali. Zawlekli mnie jak zwierzę do sali operacyjnej. Dlaczego rozcięliście mi brzuch? Powiedzieli, zadbaliśmy o ciebie, żebyś już nigdy więcej nie miała dzieci. Na Zachodzie kobiety wywalczyły sobie prawo do planowania rodziny i antykoncepcji. Do decydowania o donoszeniu lub przerwaniu ciąży. Do dysponowania swoim ciałem. W krajach trzeciego świata, wobec groźby przeludnienia, głodu i nędzy, planowanie rodziny stało się też koniecznością. I warunkiem otrzymania międzynarodowej pomocy ekonomicznej. Do zalecanych metod kontroli urodzeń należały wkładki domaciczne oraz sterylizacja chirurgiczna. W Indiach, Chinach, Bangladeszu zabiegi sterylizacji kobiet i mężczyzn wykonywano masowo. W imię ograniczenia tempa przyrostu naturalnego. Dochodziło przy tym do nadużyć, które wyszły na jaw. Mimo to całkiem niedawno przeprowadzono kolejną masową i oficjalną kampanię sterylizacyjną, tym razem w Peru.
Jak i dlaczego można było okaleczyć tysiące kobiet wbrew ich woli? Ich głosy po dziś dzień pozostają bez odzewu, jeśli nie liczyć wypadków instrumentalnego posługiwania się nimi przez przeciwników antykoncepcji. Los tych kobiet jest historią walki o kontrolę nad kobiecym łonem, prowadzonej w Peru przy udziale całego świata.